Poznaniu, na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczych, gdzie odbywają się finały konkursów organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wyjątkowo w tym roku odbywają się tutaj dwie części tego konkursu, czyli zarówno część praktyczna, jak i teoretyczna. Najwięcej satysfakcji daje to, że nasi tutaj nauczyciele, którzy przygotowują uczniów, starają się robić to jak najlepiej. To widać. Nie zawsze to wychodzi, no, chociażby na przykładzie tegorocznego konkursu, ale nie zmienia to faktu, że nauczyciele są bardzo zaangażowani w przygotowanie kandydatów i starają się im pomóc. No i to później wychodzi. To wychodzi później w wynikach, które no, w tym roku są, jak mówiłem, nieco poniżej naszych oczekiwań. Niemniej należy to, jak mówię, złożyć na karb tej stosunkowo specjalnej sytuacji, jaka od marca była w krajowym systemie nauczania. Konkursy to jest jedno z działań, które od lat realizujemy w Izbie. Rozpoczęliśmy 9 lat temu konkursem dla mechaników, czyli dla czynnych zawodowo serwisantów maszyn rolniczych. Rok później dołączył do tego konkurs Młody Mechanik na Medal, którego mamy już teraz 8. edycję. Oba cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku konkurs rozpoczyna się w okolicach marca etapami online. Zawodnicy wypełniają testy online i później najlepsi występują właśnie w finałach. W finale konkursu Młody Mechanik na Medal jest 10 uczestników, Mechanik na Medal 5 uczestników. Eliminacje pierwsze przez internet nie były wyjątkowo ciężkie. Pytania były w miarę przystępne i była możliwość odpowiedzenia przez większość osób z tym zainteresowaniem. Natomiast już teraz finał naprawdę wymagał wysilenia i wykorzystania najgłębszej wiedzy, jaką posiadam. Zwycięstwo w takim konkursie lub samo uczestnictwo w finale myślę, że daje znaczne możliwości, jeżeli chodzi o karierę, drogę zawodową, gdyż jest to finał ogólnopolski. Już w tej chwili po 9 edycjach naszego konkursu konkurs stał się rozpoznawalny, konkurs jest doceniany przez pracodawców i myślę, że ma to znaczenie i ogromny wpływ później na decyzję pracodawców, czy przyjąć pracownika do pracy, czy też go nie przyjmować. Odnoszę wrażenie, że z czasem konkurs będzie już takim tradycyjną przepustką dla naszych finalistów do znalezienia dobrej, dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy. Nasze konkursy nie odbyłyby się bez współpracy z ekspertami, którzy czuwają nad wartością merytoryczną tych konkursów. To oni dbają o to, aby pytania i zadania były poprawnie ułożone, jak również dbają o to, żeby odpowiednio ocenić uczestników. Od lat współpracujemy z panem Adamem Ekielskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z panem Karolem Wesołowskim tutaj ze Szkoły Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu i od zeszłego roku z panem Mirosławem Czechlowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Oni są trzonem tej ekipy, która odpowiada za merytorykę, odpowiadają merytorycznie za konkurs i bez nich na pewno nie udałoby nam się tego zorganizować.